Piotr Zychowicz, Historia Realna. Witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest nie kto inny jak dr Leszek Sykulski. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wielu widzów domagało się w komentarzach licznych i listach do mnie, żebym Pana znowu zaprosił. Co niniejszym, drodzy Państwo, czynię. I od razu mam, proszę mi wybaczyć za mój nieformalny strój. Pan Leszek jak zwykle pełna klasa, elegancja. Mnie obecne wydarzenia geopolityczne zastały na nartach przy granicy słowacko-polskiej na Spiszu. No i oczywiście nie byłem przygotowany na to, co się stanie, więc proszę mi wybaczyć ten strój jeszcze raz. Natomiast Historia Realna chce być na bieżąco z wydarzeniami, no więc nagrywamy, drodzy Państwo, dla Państwa komentarz na gorąco. Panie doktorze, panie Leszku, czy w środę otworzył pan szampana? Nie. Dlaczego miałbym to zrobić? No, premier Morawiecki odwiedził Kijów. Ogłoszono wielki pakt oś Londyn-Warszawa-Kijów. Polska, jak rozumiem, znalazła się w sojuszu z wielkim mocarstwem, jakim jest Wielka Brytania. No to chyba powinniśmy się radować, czy nie? Ani oś, ani pakt. Raczej twór medialny póki co. Myślę, że wielu komentatorów, publicystów, część polityków uległa tej magii map mentalnych, jakie rysują brytyjskie think tanki, a konkretnie jeden z nich, Council on Geostrategy, który zamieścił taką prostą mapkę, gdzie wyeksponowane są trzy państwa właśnie takiego no, rysującego się jakiegoś zaledwie porozumienia, bo trudno mówić na razie o jakimś wielkim sojuszu. No i dwa państwa na czerwono, czyli Związek Rosji i Białorusi. I to właściwie tyle. Możemy mówić o jakimś fakcie medialnym, o żadnym wielkim sojuszu obronnym, sojuszu wojskowym, pakcie, osi. Nie możemy mówić z punktu widzenia geostrategii. Bo ja rozumiem, że gdybyśmy taki pakt zawarli, to w momencie ataku Rosji na Ukrainę, co jest bardzo, bardzo prawdopodobne i to się może wydarzyć dosłownie w tym momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, Polska znalazłaby się automatycznie w stanie wojny z atomowym mocarstwem, tak? Ja bym nie popadał w takie sensacyjne tytuły, w taką tabloidyzację geopolityki. Ja wiem, że to jest teraz niezwykle modne, że tabloidyzacja poważnych dziedzin wiedzy, jaką jest geopolityka i geostrategia, no jest bardzo popularna, bo ona przynosi monetyzację. To oczywista sprawa. Dlatego wielu brytyjskich na przykład, nomen omen, badaczy, którzy zajmują się geopolityką, no, tak zwaną geopolityką krytyczną, podkreśla, że dzisiaj w wielu środowiskach akademickich, nawet środowiskach akademickich takich uznanych, zaczyna dominować pop geopolityka, geopolityka popularna, która się szybko monetyzuje, która przynosi szybkie, sensacyjne właśnie doniesienia, tytuły, no i pozwala oczywiście zarabiać szybko, szybko pieniądze. Natomiast ja byłbym bardzo zdystansowany wobec tego typu tabloidowych tytułów, tym bardziej, że doskonale wiemy, jak wygląda stan armii brytyjskiej. Wiemy, jak wyglądają zapewnienia kapitana rezerwy Bena Wallace'a, obecnego sekretarza do spraw obrony Zjednoczonego Królestwa. Wiemy doskonale o tym, że 25 listopada 2021 roku Ben Wallace ogłosił no, największą reformę praktycznie, czy zapowiedź największej reformy armii brytyjskiej od przeszło 20 lat. Mówi się tam o znacznej redukcji stanu osobowego tej armii. Mówi się także o znacznym ograniczeniu zdolności, jeśli chodzi o wojska pancerne tego państwa. Wiemy doskonale, że Ben Wallace na początku tego roku, w ubiegłym miesiącu, powiedział wyraźnie, że Wielka Brytania nie wyśle żołnierzy brytyjskich w razie, gdyby doszło do eskalacji konfliktu między, wojny między Rosją i Ukrainą, bo pamiętajmy, że wojna toczy się od 8 lat. No więc ja nie widzę tutaj jakichś podstaw do mówienia o wielkim bloku polityczno-militarnym, o jakimś pakcie wojskowym, pakcie obronnym, czy sytuacji, w której Wielka Brytania miałaby pójść na przykład na wojnę z Moskwą, no bo
Czym miałaby się bić? Jakimi siłami pancernymi w tej części Europy? No nie ma takich zdolności. To ja rozumiem, że te zapewnienia o powstaniu nowego pułku komandosów wojsk specjalnych Wielkiej Brytanii mogą robić wrażenie na osobach, które nigdy w wojsku nie były, ale z punktu widzenia rosyjskiej doktryny wojennej i rosyjskiej strategii, która zakłada możliwość przeprowadzenia pełnoskalowej operacji na teatrze wojennym, który obejmuje całą Europę Wschodnią, to jest kropla w morzu. I oczywiście to, że dzisiaj Brytyjczycy stawiają na małą, mobilną, nasyconą wysokimi technologiami armię, wynika oczywiście z położenia geograficznego tego państwa, z nowej doktryny tak naprawdę geostrategicznej, którą Wielka Brytania przyjmuje, bo jest w trakcie właściwie przyjmowania takiej doktryny, kształtowania się. Po Brexicie możemy mówić o tak zwanej globalnej Wielkiej Brytanii. Próba oczywiście powrotu do dominacji w wielu częściach świata, bardziej samodzielnej polityki w znaczeniu takim właśnie strategicznym. Oczywiście nie mówimy o powrocie do epoki wiktoriańskiej, bo to jest wykluczone w tym momencie. Wielka Brytania nie ma takiego potencjału. Natomiast niewątpliwie Wielka Brytania chce odgrywać znaczącą rolę na Indo-Pacyfiku, chce odgrywać istotną rolę w Afryce obecnie. Stąd takie ekspedycyjne siły, nastawienie na wojska specjalne, na wysokie technologie, oczywiście to jest bardzo istotne i zbieżne z brytyjską racją stanu, natomiast absolutnie bezużyteczne na wschodnim teatrze działań wojennych. No chyba, że rząd w Londynie chciałby, mówiąc tak kolokwialnie, wyciągać kasztany z ognia cudzymi rękami, czyli nakłaniać po prostu inne państwa do bycia takim zderzakiem strategicznym i powstrzymywać Rosję właśnie cudzymi rękami. No to pewnie tak, ale wtedy trudno mówić o jakimś pakcie obronnym, o jakimś pakcie wojskowym. Można mówić o wykorzystywaniu co najwyżej państw półperyferyjnych przez państwo należące do centrum, że użyję słów czy określeń Immanuela Wallersteina. Tak, ja nie ukrywam, panie doktorze, że to jest też coś, co mnie bardzo niepokoi. Chociażby można posłuchać tego, co ma do powiedzenia pani minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, która jednocześnie mówi, że Rosję trzeba powstrzymać, zanim Rosja stanie się zbyt potężna, a z drugiej strony mówi, że jest bardzo mało prawdopodobne, że brytyjscy żołnierze będą umierali i walczyli w jakiejś wojnie z Rosją. No to dodajmy do tego, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, to jest jasne. Więc no kto będzie walczył? No oczywiście, jak rozumiem, fajnie podobało mi się to, co pan powiedział o tych kasztanach wyciąganych z ognia. Oczywiście w tym trójkątnym układzie Ukraińcy i być może również Polacy. Odwołam się tu do profesora Mesheimera, który właśnie pisał w książce Tragizm polityki mocarstw o tym, że Wielka Brytania, kiedy próbuje powstrzymać jakieś państwo dążące do hegemonii, czy też które zbyt urasta w siłę, bo jak pamiętamy, Wielka Brytania jest strażnikiem równowagi sił i dba o to, żeby ta równowaga sił w Europie była zachowana, no to zawsze montuje koalicję, prawda? Tak było przeciwko Napoleonowi, kiedy Wielka Brytania walczyła, przeciwko Hitlerowi. W 1939 roku się o tym świetnie przekonaliśmy, kiedy posłużyliśmy jako pierwszy zderzak dla Hitlera. I teraz problem polega na tym z tym trójkątem Kijów, Warszawa, Londyn. No to jest oczywiście to, że to jest układ o nierównomiernie rozłożonym ryzyku. To znaczy Wielką Brytanię oddziela od Rosji pół Europy, kanał La Manche, oni są daleko, ale my jesteśmy blisko i w razie konfrontacji zbrojnej to my, a nie oni, poniesiemy jej konsekwencje. Czy też uważa pan, że może grozić nam powtórka z roku 1939? Uważam po pierwsze, że to Ukraińcy ryzykują wszystkim. Polska póki co, jeszcze na szczęście nie. Po drugie, Polska nie ma realnych możliwości konkretnego wsparcia Ukrainy i trzeba to uczciwie powiedzieć. Trzeba to powiedzieć. Nie wolno dawać fałszywych nadziei sąsiadom Polski. Nie wolno dawać fałszywych nadziei potencjalnym partnerom, czy to handlowym, czy politycznym. Nie wolno powtórzyć błędu, który polska dyplomacja, polskie resorty siłowe, szeroko rozumiane, popełniły po 9 sierpnia 2020 roku, kiedy wspierały opozycję białoruską, kiedy bardzo mocno włączyły się
w próbę wywołania rewolucji niezbrojnej, nazywanej często kolorową rewolucją na Białorusi. Zapowiedzi premiera o tym, że będzie tworzony alternatywny rząd w Warszawie w oparciu o Dom Białoruski, kwestia przekazania willi na Saskiej Kępie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo aktywne zaangażowanie polskich służb specjalnych, gościna dla kanału, czy dla twórców kanału Nexta, czy Niechta, jak kto woli, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy doskonale, że skończyło się to wielką kompromitacją polskiej dyplomacji, polskich służb specjalnych, skończyło się to wielomiesięcznymi aresztowaniami czołowych działaczy polskiej mniejszości na Białorusi, wielkimi represjami dla polskiej mniejszości, oskarżeniami o kolaborację z nazistami adresowanymi, tutaj oczywiście te oskarżenia adresowane pod adresem Armii Krajowej przez prokuratora generalnego Republiki Białoruś i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystko na zakończenie, można powiedzieć, tego pierwszego etapu napięć między Polską a Białorusią po 9 sierpnia 2020 roku, czyli konflikt graniczny. Konflikt graniczny, bardzo silna penetracja ze strony służb wschodnich, chociażby także tutaj środowisk opozycyjnych na terytorium Polski. No, kwestia Protasiewicza jest dobrym przykładem, czy kwestia dezertera Emila C. z Wojska Polskiego także pokazuje. To było zresztą moim zdaniem ostrzeżenie, bo można było, służby białoruskie czy rosyjskie mogły wywołać kontakt ogniowy za pomocą tego dezertera, tego zdrajcy. Nie zrobiły tego, natomiast no, kwestia konfliktu granicznego między Polską a Białorusią to nie jest kwestia zamknięta. Polska nie ma dzisiaj możliwości udzielenia pomocy realnej Białorusi, bo czym innym jest udzielenie pomocy finansowej, czym innym jest dostarczenie jakiegoś sprzętu. Mówi się teraz o amunicji artyleryjskiej, mówi się o moździerzach, mówi się jeszcze o jakiejś innej rodzaju broni, no ale mówmy sobie szczerze, to jest kropla w morzu. Ukraińcom potrzebne są środki walki radioelektronicznej, są potrzebne systemy obrony powietrznej. Na Ukrainie nie ma w wystarczającym stopniu, podobnie jak środków napadu powietrznego, zwłaszcza bezzałogowego, ale także środków niwelacji właśnie tych zagrożeń z powietrza. Tego nie ma. Trudno sobie wyobrazić, aby polskie wojska pancerne gdzieś wędrowały na Ukrainę, tym bardziej, że musielibyśmy sobie zdawać sprawę i polscy decydenci, także polski sztab generalny musi zdawać sobie sprawę, że odwet w postaci uderzeń rakietowych, lotniczo-rakietowych na systemy infrastruktury krytycznej w Polsce byłby nieunikniony, gdyby polskie wojska pancerne znalazły się w kontakcie ogniowym z wojskami rosyjskimi. To jest oczywista sprawa. Każdy, kto się zajmuje rosyjską geostrategią, kto zna rosyjską myśl wojskową, czy obecnie funkcjonujące tam doktryny wojskowe, wie o tym, że jeżeli polskie wojsko weszłoby w bezpośredni kontakt ogniowy z wojskiem rosyjskim, no to Federacja Rosyjska oczywiście odpowiedziałaby w sposób adekwatny uderzeniami nie tylko działalnością dywersyjną na terytorium Rzeczypospolitej, ale normalnymi działaniami zbrojnymi od konfliktu granicznego, począwszy od eskalacji tego konfliktu granicznego na granicy polsko-białoruskiej, po uderzenia rakietowo-lotnicze, znaczy w ogóle użycie środków napadu powietrznego, bo to nie tylko oczywiście kwestia samolotów, rakiet, ale także różnego rodzaju bezzałogowych statków powietrznych, użycia, szerokiego spektrum walki radioelektronicznej i tak dalej, i tak dalej. Polska, jak doskonale wiadomo, jak pan doskonale również wie, nie posiada systemu obrony powietrznej, nowoczesnego systemu obrony powietrznej, który chroniłby nas od tego typu uderzeń, tego typu zagrożeń z powietrza. Mamy w planach zakup systemów Patriot, ale te systemy, no, które mają dotrzeć do Polski w ciągu najbliższych lat, no, zabezpieczą zaledwie Warszawę, a cóż tu dopiero mówić o innych miejscowościach w Polsce, a zwłaszcza systemach infrastruktury krytycznej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, doskonale wiemy, że z raportów Najwyższej Izby Kontroli wynika jasno, że w Polsce nie ma systemu obrony cywilnej. W Polsce nie ma systemu obrony cywilnej, a zatem jakikolwiek konflikt wojenny, klasyczny konflikt wojenny, skończyłby się hekatombą ludności cywilnej, skończyłby się wielkimi stratami wśród ludności cywilnej, no ale to nie jest 39 rok, no to jest potężna różnica. Dzisiaj obieg informacji mamy w czasie rzeczywistym, to nie jest dzisiaj tak, że rządowa propaganda opiera się na radiu i na gazetach i może sobie dowolnie sterować świadomością społeczną, no nie. Obrazki w czasie rzeczywistym, obrazki, nagrania filmowe z tragedii, z rzezi ludności cywilnej natychmiast obiegną cały kraj, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości i skończy się to po prostu katastrofalnie dla każdego rządu, który wciągnie Polskę do takiego konfliktu, skończy się po prostu końcem takiego rządu, co do tego nie mam również najmniejszych wątpliwości.
Panie doktorze, jest gorzej. To się skończy końcem nie tam jakiegoś rządu, tylko to się może skończyć końcem Polski. I ta wizja, którą pan przedstawił, ja jej słuchałem po prostu ze ściśniętym sercem. To jest po prostu jakaś w ogóle wizja katastroficzna, ale ona rzeczywiście może się zrealizować, jeżeli, uwaga, będziemy postępować nieracjonalnie. Ja trochę dlatego zacząłem właśnie i o tym mówiłem na początku. Krótko mówiąc, polityka jest chyba sztuką nie tyle chęci, co możliwości, prawda? I teraz, gdybyśmy mieli jakiekolwiek realne narzędzia, żeby rzeczywiście ocalić Ukrainę, która jest dla nas ważnym buforem, no co do tego chyba nie ma nic wątpliwości, przed rosyjską inwazją, no to jeszcze można by powiedzieć, że można by ryzykować taką starcie zbrojne z Federacją Rosyjską. Natomiast my po prostu tych możliwości nie mamy. Jesteśmy za słabi. I nie powinno się w polityce, przy całej mojej sympatii dla Ukraińców i współczuciu dla tego, co teraz, jakie wojny nerwów muszą przeżywać, nie powinno się w polityce kierować właśnie chciejstwem, tylko po prostu realnymi możliwościami. A wiem, że jak premier Morawiecki był w Kijowie, to tak w symbolicznym geście złożył tam kwiaty pod żołnierzami polskimi, pod grobami żołnierzy polskich, na grobach żołnierzy polskich, którzy brali udział w wyprawie kijowskiej. No, więc to jest taka dla Rosjan, powiedziałbym, mocno jasny sygnał, o co chodzi, czyli sojusz polsko-ukraiński wymierzony w Rosję. No właśnie, i teraz tak, my nie możemy przecież realnie pomóc Ukrainie, w związku z tym, jak rozumiem, nasze wejście w to powoduje dwa zagrożenia, jeżeli dobrze pana zrozumiałem. Po pierwsze, dajemy złudne nadzieje Ukraińcom, a przez to usztywniamy ich stanowisko w ewentualnych negocjacjach i rozmowach. A po drugie, ryzykujemy, że również Polska zostanie wciągnięta do wojny, tak? No, to jest oczywiste, natomiast pamiętajmy, bo o tym wielu polityków, publicystów, ekspertów, dziennikarzy w ogóle w Polsce nie pamięta, że Polska jest państwem, które udzieliło i udziela Ukrainie największego wsparcia i największej pomocy po 2014 roku. I o tym nie wolno zapominać. Ukraina jest w stanie wojny z Federacją Rosyjską, niewypowiedzianej oczywiście, nie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale de facto, nie de jure, ale de facto, jest w stanie wojny z Federacją Rosyjską od lutego 2014 roku. I od lutego 2014 roku państwem, które udzieliło największej pomocy wymiernej, materialnej, pomocy humanitarnej jest państwo polskie. Przez granicę polsko-ukraińską od roku 2014 przejechało kilka milionów obywateli Ukrainy. Polska była i jest po dziś dzień największym schronieniem, największym domem dla uchodźców z Donbasu, dla Ukraińców, którzy szukają lepszego miejsca w związku z tym, że nie mogą rozwijać się w swoim kraju i tak dalej, i tak dalej. Polska jest największym partnerem gospodarczym Ukrainy. W związku z tym trudno tutaj mówić i oskarżać Polskę, że Polska nic nie robi. Wręcz odwrotnie. I uważam, że to jest główna pomoc, którą powinniśmy nadal Ukrainie czy Ukraińcom udzielać. Natomiast odnosząc się do pańskich słów o kwestii sympatii dla Ukrainy czy dla Ukraińców. No ja tutaj byłbym bardziej zdystansowany jako realista i jako badacz, który zajmuje się geopolityką. Rozdzielmy dwie sprawy. Po pierwsze, sympatię do niektórych obywateli Ukrainy, których osobiście znamy, czy do kultury ukraińskiej, czy do pewnych właśnie kwestii związanych ze współpracą kulturalną, naukową między Polakami a Ukraińcami, ale oddzielmy to od kwestii politycznych. Ukraina prowadzi politykę niezwykle nieprzyjazną wobec państwa polskiego i trzeba to jasno podkreślić. Pierwszym przykładem z brzegu możemy oczywiście tutaj, pierwszy przykład z brzegu możemy wymienić w postaci blokady tranzytu przez Ukrainę. Pierwszy akt agresji ze strony ukraińskiej został wykonany 30 listopada 2021 roku, drugi 20 stycznia 2022 roku. Ten ostatni to jest kwestia w ogóle zablokowania możliwości użycia wagonów kolei ukraińskich do eksportu z Ukrainy
do Polski, mówimy o towarach z Chin do Polski, czy dalej na zachód przez Polskę i z Polski do Chin. Tutaj bardzo ostro w tym zakresie także wypowiedzieli się członkowie chociażby zarządu spółki PKP. No, spółka PKP LHS, czyli linia hutnicza szerokotorowa, jest niezwykle stratna z uwagi na blokadę ze strony ukraińskiej. Przecież w samym grudniu 2021 roku ponad 80 pociągów z Chin nie wjechało do Polski i 6 pociągów z Polski nie pojechało do Chin. To są ogromne straty gospodarcze dla państwa polskiego. Ukraińcy absolutnie nie robią sobie nic z polskiej pamięci historycznej, nie pozwalają na ekshumację ofiar ludobójstwa na Wołyniu, obnoszą się z flagą banderowską, z flagą, która, pod którą tak naprawdę dochodziło do mordów, do ludobójstwa na Polakach. To jest policzek. To, co zresztą się wydarzyło pod koniec ubiegłego roku, jest wielkim skandalem, moim zdaniem, dyplomatycznym. I to, co robi w polityce zagranicznej pan profesor Zbigniew Rau, w żaden sposób nie buduje powagi ani urzędu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej, ani ma jej statusu Rzeczypospolitej, bo takich ludzi się nie szanuje i takich polityków się po prostu nie szanuje. Jeżeli minister spraw zagranicznych RP jedzie na Ukrainę na oficjalne rozmowy do Stanisławowa i pozwala na to, aby te rozmowy toczyły się w hotelu, przed którą wywieszona jest czerwono-czarna flaga, i to wszystko próbuje nieudolnie usprawiedliwić rzecznik obecnego MSZ-u, obecnej ekipy, pan Łukasz Jasina na Twitterze w sposób bardzo nieudolny, no to wiadomo, że dojdzie do eskalacji, że to się musiało skończyć eskalacją ze strony ukraińskiej, chociażby nie wpuszczeniem polskich dziennikarzy na konferencję prasową prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. I moim zdaniem takich gestów obraźliwych wobec Polski będzie znacznie więcej. No nie musi mnie pan, doktorze, akurat przekonywać do tych spraw. O tym bardzo głośno dużo mówiłem i również tutaj na antenie Historii Realnej, kiedy między innymi zarówno o problemie blokady połączeń kolejowych przez stronę ukraińską, jak również o tym incydencie rzeczywiście skandalicznym w hotelu Nadzieja w Stanisławowie, przed którym łopotała flaga banderowska, kiedy tam spotykał się minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z ukraińskim korpusem dyplomatycznym. Jest to rzeczywiście, był to skandal, więc mówię o tym bardzo głośno. I kiedy mówiłem o sympatii do Ukraińców, to miałem na myśli oczywiście zwykłych Ukraińców, których teraz jak po prostu ludzka empatia dla ludzi, którzy stoją w obliczu wojny. Natomiast oczywiście to się nie przekłada na politykę. Ja jestem zwolennikiem realpolitik i myślę, że tutaj powinniśmy przede wszystkim, tak jak mówiłem, myśleć o interesie własnym, nie pakować się w żadne imprezy, które mogą nas bardzo wiele kosztować, a zyski są iluzoryczne. Kiedy myślę o korzyści, jaką Polska odnosi z istnienia Ukrainy, no to mam na myśli oczywiście to, że jest to państwo buforowe dla nas, które oddziela nas od rosyjskiego kolosa, i lepiej jest, jak zresztą kiedyś pisał jeden z moich mistrzów, Adolf Bocheński, żeby Rosja z Ukrainą się ze sobą ścierały gdzieś właśnie w odległym Donbasie, niż gdybyśmy mieli graniczyć z jednym wielkim kolosem, imperium na wschodzie, tak jak to było przez wieki, i byśmy mieli teraz takie cyrki na przykład na naszej granicy wschodniej gdzieś za Przemyślem. A więc moim zdaniem Ukrainę jako korzystny bufor dla nas należy wspierać, ale to wsparcie ma granicę, a tą granicą jest oczywiście narażenie naszej własnej niepodległości, która jest najważniejsza, i nasze własne interesy. Natomiast jak już jesteśmy właśnie przy odtrąbionym sojuszu Londyn-Warszawa-Kijów, to proszę powiedzieć, co pan myśli o tej zapowiedzi budowy super szybkiej kolei łączącej Warszawę z Kijowem. Traktuje pan w ogóle to poważnie? Nie traktuję tego poważnie. To jest kwestia braku jakichkolwiek konkretów. Różne oczywiście pomysły były w tym zakresie. Natomiast jeszcze jedna sprawa. Kwestia bufora, bo tutaj pan powiedział, to jest oczywiście myślenie kategoriami II Rzeczpospolitej. Bardzo charakterystyczne dla, myślę, że większości polskich elit politycznych obecnie, tych zwłaszcza, które bardzo są przywiązane do tradycji sanacyjnej, do tradycji właśnie, do spuścizny, no nazwijmy to, myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, że Polska potrzebuje bufora w postaci no, tego pasa ULB, Ukraina, Litwa, Białoruś, to oczywiście cała kwestia Giedroycia Mieroszewskiego, obecnie bardzo żywa w postaci Trójkąta Lubelskiego od niedawna i tak dalej, i tak dalej. No pamiętajmy, że od czasu
II Rzeczpospolitej położenie geostrategiczne Polski się zmieniło. Polska nie leży na nizinie wschodnioeuropejskiej, czy rdzeń państwa polskiego nie leży na nizinie wschodnioeuropejskiej. To oczywiście generuje za sobą konkretne skutki, to znaczy, że Polska nie ma dzisiaj rozbieżności geostrategicznych, jeżeli chodzi o dominowanie na nizinie wschodnioeuropejskiej z Rosją. No chyba, że Polska oczywiście chce oddziaływać na nizinie wschodnioeuropejską, to wchodzi w naturalną kolizję z Rosją, tak jak to miało miejsce po 9 sierpnia 2020 roku. Natomiast pamiętajmy, że od lat 60. istnieje w rosyjskiej myśli strategicznej, w sowieckiej myśli strategicznej, a obecnie rosyjskiej, koncepcja prowadzenia działań zupełnie poza granicami, z pominięciem jakichkolwiek buforów. Tak? To jest koncepcja wojny buntowniczej, nazywanej obecnie wojną nowej generacji. Mnóstwo tych jest tych nazw. Możemy ją oczywiście nazywać sobie wojną nowej generacji, ale ona zakłada tak naprawdę zdolność do oddziaływania geostrategicznego Federacji Rosyjskiej z dala od granic Federacji Rosyjskiej. To znaczy Rosja jest w stanie destabilizować różnego rodzaju podmioty geopolityczne, które uznaje za wrogie, z pominięciem buforów. I to się dzieje w przypadku państwa polskiego, jeżeli Polska będzie prowadziła nadal tę politykę. Tym bardziej, że widzimy, że niewątpliwie bardzo, ale to bardzo sprzyja tutaj Federacji Rosyjskiej uległa polityka amerykańska. I trzeba o tym otwarcie powiedzieć, że ci wszyscy, którzy tak mocno zapisywali się do, w cudzysłowie, partii amerykańskiej w Polsce, czy partii amerykańsko-niemieckiej, no są dzisiaj w głębokim lesie, są w głębokim lesie przysłowiowym, ponieważ Niemcy są w najlepszej komitywie z Federacją Rosyjską od wielu, wielu dziesiątek lat. Widać to zwłaszcza po tym, jak Niemcy no, są, mówiąc delikatnie, mocno zdystansowane wobec jakiegokolwiek wspierania Ukrainy. Nie mówię tutaj już o kwestiach nawet uzbrojenia, bo wiemy doskonale, że ta zapowiedź 5000 hełmów nawet nie znalazła swojego finiszu w postaci spisanej umowy. Ale wiemy doskonale, że Angela Merkel nie udzieliła żadnych, ale to żadnych gwarancji energetycznych Ukrainie, a wiemy doskonale, że perspektywa roku 2024 może być katastrofalna dla tego państwa, koniec tranzytu, koniec w ogóle roli tranzytowej, jeśli chodzi o gaz rosyjski, mówię o Ukrainie, i żadnych gwarancji ze strony amerykańskiej ani niemieckiej, co zostało zresztą jasno powiedziane i w lipcu 2021 roku po wizycie Angeli Merkel w Waszyngtonie wiemy, że Ukraina nie ma po raz kolejny żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Tak jak nie miała ich w 1994 roku mimo podpisania memorandum budapesztańskiego, gdzie trzy państwa miały być gwarantem niepodzielności terytorialnej państwa ukraińskiego, jej suwerenności. Mówię oczywiście o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. Ile są warte zapowiedzi brytyjskie i amerykańskie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy, to wiemy od 1994 roku i sprawdzam, można powiedzieć, Rosja zrobiła w lutym i marcu 2020 roku. Od stycznia 2021 roku Amerykanie prowadzą politykę uległą wobec Rosji. Panie doktorze, tylko pozwoli pan, że ja wtrącę, bo nie wszyscy widzowie mogą być w tej sprawie zorientowani. Kiedy mówił pan o tych gwarancjach, to powiedzmy, że w latach 90. Ukraina dobrowolnie pozbyła się pocisków nuklearnych, które odziedziczyła po Związku Sowieckim, a w zamian za to mocarstwa anglosaskie, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zagwarantowały integralność terytorialną Ukrainy. No, a w 2014 roku, jak wiemy, stało się to, co się stało, czyli Rosja zagarnęła Krym i oczywiście anglosasi nie kiwnęli palcem. I to jest też światełko ostrzegawcze przed dzisiejszym cudownym zaangażowaniem się Wielkiej Brytanii w obronie Ukrainy, o którym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast teraz, panie doktorze, pytanie, bo mówił pan o bierności Stanów Zjednoczonych, no ale jak to? Przecież dopiero co Amerykanie ogłosili z pompą, że sprowadzają do Polski część 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej w niebotycznej sile 1700 żołnierzy, którzy już zostali tam przerzuceni do południowo-wschodniej Polski. No a więc chyba jest odwrotnie. No to tutaj widzimy, że Biden i Stany Zjednoczone prężą muskuły i mówią Putinowi niu, nie rozrabiaj, no bo zobacz, jaki tu my jesteśmy silni, uzbrojeni, gotowi, przerzucamy do południowo-wschodniej
Polski naszych dzielnych wojaków. No, jeżeli będziesz dalej próbował coś tutaj rozrabiać na granicy z Ukrainą, to wejdziemy do akcji. To chyba jest odwrotnie niż pan mówi, panie doktorze. To nie jest żadna odpowiedź. Odpowiedź, którą Rosja dostała, którą zresztą podała agencja Bloomberg, to są już wstępne rozmowy na temat dopuszczenia inspektorów rosyjskich chociażby do bazy polskiej w Redzikowie. Oczywiście mowa jest o tym, że ma być to uzgodnione ze stroną polską, ale jeżeli to będzie tak samo uzgadniane przez stronę amerykańską jak zniesienie sankcji na Nord Stream 2, no to nie wieszczę tutaj, że tak powiem, świetlanej przyszłości geostrategicznej przed Polską. Wiemy doskonale z wypowiedzi publicznych pana profesora Zbigniewa Rau, że Amerykanie już od pewnego czasu nie konsultują z państwem polskim bardzo kluczowych, istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Przede wszystkim nie konsultowali żadnego zniesienia sankcji na Nord Stream 2. Mówię tutaj i o maju 2021 roku, kiedy Departament Stanu zniósł te sankcje. Mówię o tym nowym budżecie obronnym na rok 2022, który został ogłoszony 7 grudnia, zaraz po wideokonferencji Biden-Putin, gdzie nie ma już żadnych sankcji na najbliższe otoczenie Władimira Putina, a pierwotnie w Izbie Reprezentantów były, bo 30 osób miało być objętych, łącznie z Michałem Miszustinem, czyli z premierem Federacji Rosyjskiej. Widać, że ta polityka amerykańska jest bardzo uległa i człowiek, którego pan wymienił, nazwisko John Mearsheimer, tak popularny profesor stosunków międzynarodowych, ikona realizmu ofensywnego, czy neorealizmu, przepraszam, ofensywnego, taka modna w polskim środowisku stosunków międzynarodowych, to jest ikona polityki uległej wobec Federacji Rosyjskiej. To jest człowiek, który podpisał list ponad 100 intelektualistów i byłych dyplomatów amerykańskich w Moskwie w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Polecam zresztą i panu, i wszystkim naszym widzom, abyście państwo przeczytali ten list, bo bardzo ciekawy, wzywał do głębokiego dialogu strategicznego z Federacją Rosyjską i ten głęboki dialog jest prowadzony od stycznia 2021 roku w postaci takiego nowego, modnego terminu, który się nazywa stabilnością strategiczną w Eurazji. I właśnie na kanwie tej stabilności strategicznej w Eurazji Joe Biden podpisał o maksymalne 5 lat układ, przedłużył o maksymalne 5 lat układ Nowy Start, nie musiał tego robić, mógł przedłużyć o rok, o dwa, przedłużył o maksymalne 5 lat, jak równy z równym spotkał się z Władimirem Putinem 16 czerwca w Genewie, jak równy z równym prowadził z nim wideokonferencję 7 grudnia i to mimo tych wielkich demonstracji zbrojnych Federacji Rosyjskiej, czy to w kwietniu ubiegłego roku, czy to w listopadzie ubiegłego roku. Tak, to ja muszę powiedzieć, że to co pan mówi, to jest zgodne z tym, co ja też często i w kółko powtarzam, że w obliczu tej rywalizacji z Chinami, które są największym wyzwaniem w historii Stanów Zjednoczonych, bo ta potęga chińskiej gospodarki rzeczywiście to jest coś niesamowitego. Amerykanie po pierwsze będą odchodzili z Europy na Pacyfik, bo nie mogą przecież się rozdwoić. No a po drugie będą za wszelką cenę chcieli rozbić oś Pekin-Moskwa i będą chcieli odciągnąć Rosję od Chin, pewnie coś jej oferując, coś jej obiecując, niewykluczone, że czyniąc koncesje w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc tutaj pewnie byśmy byli jednego zdania. Natomiast teraz, podczas tego obecnego kryzysu, no mamy pewne jednak działania amerykańskie, które pokazują coś innego. Po pierwsze, no mówiliśmy o tej 82. Dywizji, czy też jej cząstce, która została przerzucona do Polski. Amerykanie stanowczo odrzucili te rosyjskie propozycje, które zostały złożone na piśmie podczas szczytu w Genewie. Mowa o zablokowaniu aspiracji natowskich Ukrainy, o de facto demilitaryzacji, czy też wycofaniu natowskich wojsk, instalacji wojskowych z terenów byłego Układu Warszawskiego. Krótko, no wsparcie oczywiście w postaci broni dla Ukrainy. No w związku z tym, jak wytłumaczyć ten dualizm? To znaczy co? Rozumiem, że z jednej strony Ameryka prowadzi jakąś swoją politykę, a z drugiej strony co? Odprawia jakiś taki proukraiński, antyrosyjski teatr? No jest to dokładnie
taki teatr, który odgrywają Niemcy, którzy zakazali działalności niemieckiej redakcji RT, czyli dawnej Russia Today, a w odpowiedzi oczywiście Rosjanie zakazali funkcjonowania stacji, prawda, Deutsche Welle. I tyle tak naprawdę. Natomiast partnerstwo niemiecko-rosyjskie jest absolutnym faktem. Każdy, kto obserwuje stosunki międzynarodowe, widzi, że nie ma dzisiaj takiej opcji, aby doprowadzić do skłócenia Niemców i Rosjan, ponieważ cały potężny projekt pod tytułem Energiewende, czyli transformacji energetycznej Niemiec, jest oparty na rosyjskim gazie i nie ma takiej możliwości, aby dzisiaj od tak po prostu doprowadzić do zakończenia tego partnerstwa strategicznego, które rozpoczął Gerhard Schröder, symbolicznie oczywiście w 2005 roku podpisując umowę o Nord Stream. Natomiast pamiętajmy, że tutaj nie mówimy o takim tabloidowym ataku, inwazji rosyjskiej na Polskę. Jeżeli Rosja będzie chciała zdestabilizować sytuację w Polsce, to zrobi to, to ma takie instrumenty i może to zrobić w mojej ocenie zupełnie nie patrząc na to, czy będą tutaj żołnierze amerykańscy, czy nie będą, czy będzie 1700, czy będzie 17 tysięcy, bo wywołanie konfliktu granicznego między Białorusią a Polską, czy też doprowadzenie do federalizacji Ukrainy i skonfliktowanie zachodniej Ukrainy z Polską absolutnie leży w możliwościach operacyjnych rosyjskich służb specjalnych. Dzisiaj się prowadzi zupełnie inaczej działania szeroko pojęte w zakresie bezpieczeństwa czy destabilizacji bezpieczeństwa niż w postaci jakichś klasycznych uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, ale z zastrzeżeniem, że doktryna wojenna rosyjska również takie oczywiście działania dopuszcza i to, że Rosja utrzymuje tak potężne siły pancerno-zmechanizowane, nie powinno usypiać naszej czujności, nie powinno w żaden sposób prowadzić do tego, że Polska będzie próbować kopiować politykę anglosasów w zakresie bezpieczeństwa i obrony, czyli redukować swoją armię do poziomu jakiegoś kilkudziesięciu tysięcy, super, hiper nowocześnie wyposażonych, ale jak pokazuje przykład konfliktu granicznego między Białorusią a Polską, nasycenie terytorium siłami zbrojnymi jest dzisiaj w naszej części Europy jednym z kluczowych czynników obrony i bezpieczeństwa. I każdy, kto dzisiaj mówi o tym, że Polska powinna mieć małą, super zawodową armię, chyba nie odrobił lekcji, jeśli chodzi o działania hybrydowe, działania, jeżeli chodzi o doktryny wojskowe, nie tylko zresztą rosyjskie, ale także białoruskie czy ukraińskie. To, że ja dzisiaj mówię o tym, że powinniśmy znormalizować relacje z Federacją Rosyjską, to nie znaczy, że ja się opowiadam za jakimkolwiek sojuszem z Federacją Rosyjską, bo uważam, że to jest niemożliwe w dzisiejszej układance geostrategicznej z bardzo wielu przyczyn. Nie ma takiej potrzeby zresztą, żeby Polska wchodziła w jakikolwiek formalny sojusz. Jasne. Panie doktorze, to tylko ja chciałbym teraz zapytać o taką kluczową sprawę, bo pojawia się problem Niemiec. Otóż, żeby zamknąć sprawę anglosasów, to przypomnę też, że pani minister spraw zagranicznych, której już mówiliśmy dzisiaj w Wielkiej Brytanii, mówiła swego czasu, to było takie głośne wystąpienie o tym, że Rosja, jeżeli powstrzymać Rosję i sprawić Rosji jakieś kłopoty, to teraz pojawia się takie mówienie o tym, że marzyłaby Wielka Brytania o tym, żeby Ukraina zamieniła się, uwaga, w drugi Afganistan dla Rosjan, czyli miejsce, w którym Rosja by sobie wyłamała kły i wdała się w jakiś wyczerpujący, długotrwały konflikt. Stąd te pociski rakietowe, które zostały, czy też przeciwpancerne, mają być nowymi Stingerami, tak jak to Stingery dostarczane przez Amerykanów Mujahedinom zestrzeliwały helikoptery sowieckie w Afganistanie, no to jak rozumiem teraz angielskie te systemy NLAW miałyby odegrać tą samą rolę. I tutaj to jest ten mój niepokój z tego powodu, że w interesie Polski nie jest to, żeby za naszymi granicami był jakiś drugi Afganistan, wielka wojna, jeszcze w którą my możemy, tak jak mówiliśmy, niestety się wpakować, nie mając możliwości tu osiągnięcia żadnego sukcesu, więc co do tego, to myślę, że byśmy się zgodzili. Natomiast używał pan takiego określenia, że amerykańsko-niemiecka strategia wobec Rosji i tu chciałbym jednak pokazać na pewno różnice. To znaczy
Inne jednak strategie mają i inne interesy państwa oceaniczne, takie jak właśnie Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, na jednak inne interesy niż mają Niemcy i inne państwa kontynentalne. Proszę zwrócić uwagę, że o ile te działania Wielkiej Brytanii raczej dążą do eskalacji, no chyba że ktoś wierzy, że 2000 pocisków przeciwpancernych odstraszy Putina, prawda? Natomiast niemieckie działania chyba jednak dążą do deeskalacji, to znaczy Niemcom po prostu wojna się nie opłaca i dodajmy Polakom chyba też jednak się nie opłaca wielka wojna na Ukrainie z powodów, których są oczywiste, więc może jednak występuje, panie doktorze, jednak pewna różnica między podejściem brytyjskim a niemieckim i być może, i tutaj teraz jakąś alternatywę chciałbym zaproponować dla tego sojuszu, o którego rozpoczęliśmy, czyli osi Londyn-Warszawa-Kijów, może tą osią powinna być stara idea Stanisława Cata-Mackiewicza, czyli Paryż-Berlin-Warszawa. Mówi się o reanimowaniu Trójkąta Weimarskiego. Może my powinniśmy zamiast pomagać Brytyjczykom właśnie w tego typu działaniach, których i tak nie możemy pomóc, działać na rzecz deeskalacji, czyli oczywiście pomoc humanitarna, tak, możemy tam pomagać w ten sposób Ukrainie, ale nie, jednak nie dawać broni, nie pakować się w żadne układy militarne i tak dalej, i tak dalej. Może Niemcy w tej sprawie nie są, tak jak pan powiedział, prorosyjscy, tylko są po prostu racjonalistyczni, pacyfistyczni, chcą, żeby ta sprawa po prostu zakończyła się w jakiś sposób ugodowy, a niekoniecznie wojną. To, że Brytyjczycy i Niemcy mają rozbieżne dzisiaj interesy, to jest oczywista sprawa. Brytyjczykom, tak jak słusznie pan zauważył, zależy na prowadzeniu polityki równowagi w Europie poprzez antagonizowanie głównych mocarstw, poprzez także sianie pewnego fermentu, osłabianie przeciwników geostrategicznych i niewątpliwie taki drugi Afganistan w cudzysłowie na Ukrainie byłby bardzo zbieżny z interesami Wielkiej Brytanii. Katastrofalny dla państwa polskiego, wiązałoby się to z potężną presją migracyjną na państwo polskie, także z proliferacją zorganizowanej przestępczości i tak dalej, więc to jest jakby oczywista sprawa. Tutaj istnieje bardzo istotna strategiczna rozbieżność między interesami Londynu i Warszawy. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, Niemcy mają bardzo konkretne plany. Po pierwsze, to jest koncepcja Mitteleuropy, ale i zupełnie inna niż w XIX czy na początku XX wieku, inaczej rozumiana. Nie w kontekście ekspansji militarnej, ale ekspansji gospodarczej, ale przede wszystkim ekspansji energetycznej. Zostało to uzgodnione podczas wizyty Angeli Merkel w lipcu ubiegłego roku, tak jak wspomniałem, w Waszyngtonie. Jest to wspólne oświadczenie rządów Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych z 21 lipca. Ale to jest jasna sprawa, że Niemcom chodzi o eksport wysokich technologii związanych z OZE i szybką dekarbonizacją i denuklearyzacją Europy Środkowo-Wschodniej, tak aby móc zastąpić po prostu tutaj, czy móc zagwarantować czy redystrybucję energii, czy też nowoczesne technologie związane chociażby z OZE i uzależnić od siebie energetycznie te państwa, co komponowuje się w kolejną istotną wizję Niemiec w postaci Europy Federalnej, jednego wspólnego państwa, gdzie oczywiście to Niemcy mają dominować i ustalać cele strategiczne. I to nie Polacy będą w takiej Europie Federalnej ustalać politykę wschodnią, tylko Niemcy. I to jest oczywista sprawa. Jeżeli przyjrzymy się umowie koalicyjnej między SDP, Zielonymi i FDP, to jest tam wyraźnie expressis verbis napisane, że chodzi o Europę Federalną. Niemcom potrzebne jest 110 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do transformacji energetycznej, także do produkcji oczywiście wodoru. Mówimy na początku o niebieskim wodorze, w przyszłości o zielonym, ale doskonale wiemy, że do funkcjonowania OZE na takim poziomie, jaki zakłada transformacja energetyczna Niemiec, potrzebny jest gaz ziemny, jeżeli mają być wygaszane elektrownie jądrowe. Mamy tutaj absolutną rozbieżność interesów z Niemcami. W naszym interesie nie jest szybka dekarbonizacja i w naszym interesie nie jest denuklearyzacja. To jest oczywista sprawa. W interesie Ukrainy również nie jest denuklearyzacja, ponieważ Ukraina pozyskuje około 55% energii elektrycznej z elektrowni jądrowych. Proszę sobie wyobrazić, co by było dzisiaj na Ukrainie, gdyby Ukraina nie posiadała elektrowni jądrowych i była zdana na import węgla, na przykład z Rosji. No, to jest oczywiście wariant absolutnie kategorycznie idący w poprzek interesowi ukraińskiemu i
Zresztą także w poprzek interesowi polskiemu. Niemcy mają bardzo konkretne, strategiczne interesy z Federacją Rosyjską. Panie doktorze, zebrało się parę spraw i tu sobie to wszystko wypisałem. Po pierwsze, gaz. To ja się bez wątpienia zgadzam z panem, to znaczy to są jakieś tendencje samobójcze Niemców kompletnie. Niemcy rezygnują z energii nuklearnej, z energii atomowej, uzależniając się w ten sposób od dostaw rosyjskiego gazu. Już teraz ponad 50% gazu czerpią z Rosji i Nord Stream 2 tylko pogłębi to uzależnienie, więc w pewnym sensie sami Niemcy, o czym zresztą mówił ostatnio minister niemieckiej gospodarki, zamieniają się w pewnym sensie w zakładnika Rosji ze względu na to, że się uzależniają od jej surowców strategicznych. To jest bez wątpienia zgoda. Natomiast ja zauważyłem, że mówił pan z takim, powiedziałbym, przekąsem o tych hełmach dostarczanych, legendarnych już dostarczanych przez, czy też obietnicy dostarczenia hełmów przez Niemców w Ukrainie. Ja muszę powiedzieć, że też na mnie to zrobiło fatalne wrażenie. Już lepiej nic nie robić, niż coś takiego obiecywać. No ale może z drugiej strony lepiej jest składać deklarację dostarczenia 5000 hełmów, niż robić to, co Polska, czyli obecnie, uwaga drodzy Państwo, oddamy Ukrainie nasze najlepsze pociski naprowadzane na podczerwień przeciwpancerne Piorun, czyli wszystko to, co mamy najlepsze w naszej armii, oddamy Ukraińcom, pozbawiając się w ten sposób, sami się rozbrajając. Mówił Pan o tym, że polityka, którą prowadzi Wielka Brytania, jest zła, no ale jak rozumiem, polityka deeskalacyjna prowadzona przez Niemcy też według pana jest zła, no to jaka polityka w takim razie powinna być dobra? Może właśnie Polska jako państwo kontynentalne, a nie oceaniczne, nie anglosaskie, bo mam czasami wrażenie, że Polska prowadzi politykę zagraniczną właśnie jakby była wyspą oddaloną od Rosji, może, to jest takie tylko moje pytanie, skuteczniejsza byłaby polityka deeskalacji tej sytuacji, czyli powinniśmy zamiast pchać się w jakiś kolejny egzotyczny sojusz z Wielką Brytanią, raczej skorzystać z narzędzia, jakim jest trójkąt weimarski, no i nawiązać do idei Stanisława Cata-Mackiewicza, czyli osi Paryż-Berlin-Warszawa, czyli państw kontynentalnych. Może to byłby lepszy układ dla Polski. Czy uważa pan, że decyzje mocarstw ponad głowami państw małych i średnich są zbieżne z polską racją stanu? Bo moim zdaniem nie. Gdyby Niemcy rzeczywiście realizowały politykę zbieżną z polską racją stanu, nie rozmawiałyby nigdy z Rosją o przyszłości Ukrainy w formacie Grupy Normandzkiej. Bo format Grupy Normandzkiej to jest nic innego jak powrót do koncertu mocarstw. Dlaczego nie rozmawiamy o kwestii Donbasu, o kwestii Krymu na forum OBWE? Dlaczego to nie jest główna platforma rozmów albo forum ONZ? Tylko mamy do czynienia z jakąś dziwną, nowym starym formatem rozmów, który się nazywa Grupa Normandzka, a tak naprawdę to nic innego jak kształtujący się nowy koncert mocarstw w Europie, czyli to jest oś Paryż, Berlin, Moskwa, bardzo znany z historii i klasyczny tak naprawdę, jeśli sięgniemy do historii całkiem nie tak dawnej. To jest format, w którym rozmawiają Niemcy i to jest format niezwykle wygodny dla Moskwy, ponieważ Moskwa unika jak ognia formatów multilateralnych. Dlatego proszę zobaczyć, w trakcie II wojny karabaskiej nie było już powrotu do rozmowy na forum OBWE. Już Francja i Stany Zjednoczone nie miały nic do powiedzenia w sprawie mediacji, w sprawie zawarcia rozejmu 10 listopada. Tak? Natomiast mamy do czynienia absolutnie z powrotem koncertu mocarstw i to jest format bardzo wygodny dla Moskwy. Ale skoro Moskwa widzi, że Niemcy są uległe, no to eskaluje, to zaczyna rozmawiać już nie w grupie, nie zaczyna oczywiście lansować formatu normandzkiego, tylko mińską grupę kontaktową. Bo jaki jest cel Moskwy, cel operacyjny Moskwy w tym momencie? No federalizacja Ukrainy. I proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy federalizacja Ukrainy jest z punktu widzenia państwa polskiego korzystna, czy nie? Moim zdaniem jest skrajnie niekorzystna. Czy z punktu widzenia Niemiec federalizacja Ukrainy jest korzystna?
Moim zdaniem jest korzystna, bo o wiele łatwiej będzie wejść niemieckim firmom do państwa słabego, zdominować je gospodarczo. Natomiast Mińska Grupa Kontaktowa to nic innego jak uznanie, to uznanie Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej jako pełnoprawnych uczestników rozmów. Jeżeli się przyjrzymy i naprawdę przeanalizujemy, czym był Mińsk II, te porozumienia rozejmowe z lutego 2015 roku, o których realizację tak chodzi przecież Siergiejowi Ławrowowi, bo to jest dzisiaj temat rozmów z Antonym Blinkenem, to jest przedmiot rozmów między Bidenem a Putinem. Chodzi o to, aby Ukraina literalnie wdrożyła porozumienia mińskie. A jeżeli wdroży Mińsk II, to skończy się to federalizacją tego państwa. Musiałaby zaakceptować faktyczną samodzielność Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. I o to się dzisiaj toczy gra. No, obawiam się, że panie doktorze, ta rozmowa na temat wielkiej strategii geopolitycznej Niemiec, Mitteleuropy, rozsadziłaby ramy tej naszej rozmowy, dzisiejszego spotkania. Już musimy kończyć ze względu na to, że kończy ten czas, na który się dzisiaj umówiliśmy. Natomiast no, oczywiście Rosja i Niemcy też mają pewne sprzeczne interesy, chociażby to, że Niemcy chcą Europy sfederalizowanej, a pewnie Rosja z kolei rozbitej, a nie zjednoczonej. Natomiast to, co chciałbym z kolei zgodzić się z panem, to jest to, że rzeczywiście Polska, no weźmy chociażby Wielką Brytanię. Z jednej strony Boris Johnson jedzie do Kijowa, napina tam muskuły, przekazuje te pociski NLAW, które mają zatrzymać rosyjskie czołgi, no ale z drugiej strony rozmawia jakoś bez żadnego problemu z Władimirem Putinem przez telefon, kilka dni później, prawda, więc prowadzi to taką klasyczną, jak to mówi Jacek Bartosiak, bismarkowską zasadę, negocjuj i walcz. Natomiast Polska, tak jak powiedziałem, kompletnie abdykowała z dyplomacji na kierunku rosyjskim. W ogóle na Rosję, jak rozumiem, się obraziliśmy, no bo polscy politycy rozumują w kategoriach dobra i zła w polityce. Skoro my jesteśmy dobrzy, a Putin jest zły, to w takim razie rozmawiać ze złym nie można. No oczywiście tak się odpowiedzialnej polityki nie prowadzi. Powinniśmy też z tą Rosją w jakiś sposób rozmawiać. I tu na pewno się zgadzam. Natomiast na sam koniec mam do pana pytanie i to jest już taka kropka nad i. I wiem, że wszyscy widzowie bez wątpienia czekają na ten moment, jak panu zadam to pytanie, bo wszyscy się zastanawiamy, co będzie. W związku z tym, jakie jest zdanie doktora Leszka Sykulskiego a propos obecnego kryzysu na granicy rosyjsko-ukraińskiej? Wejdą czy nie wejdą? Pytanie wejdą czy nie wejdą, no jest pytaniem z natury tych, które są nieaktualne. Rosjanie już weszli. Wojna toczy się od roku 2014. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o to, czy dojdzie do jakiejś pełnoskalowej odsłony tego konfliktu, czyli do jakiejś nowej kampanii, ale w jakichś ogromnych rozmiarach, że dojdzie do wejścia na Ukrainę 100 czy 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich, dojdzie do oblężenia Kijowa, do szturmu na Kijów i tak dalej, to moja odpowiedź jest taka. Nie dojdzie do pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. Ona byłaby absolutnie nieracjonalna, sprzeczna z rosyjskimi celami geostrategicznymi w tej części Europy. Natomiast Rosja niewątpliwie ma wszystkie możliwości dzisiaj, aby eskalować napięcie z Ukrainą, prowadzić do dalszej destabilizacji życia gospodarczego, społecznego, politycznego w tym państwie. Ma bardzo liczne instrumenty do tego, aby wzniecać potencjał protestu w tym państwie, aby wzniecać separatyzmy, aby, krótko mówiąc, prowadzić działania określane mianem wojny buntowniczej czy też wojny hybrydowej. I myślę, że to będzie postępować. Sytuacja, w której Ukraina się wyludnia, gdzie młodzi Ukraińcy wyjeżdżają z Ukrainy, gdzie jest coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza, gdzie dochodzi do coraz potężniejszych napięć między oligarchami na Ukrainie, gdzie dochodzi do
no, do sytuacji, w której po prostu to państwo coraz mniej znaczy na arenie międzynarodowej i gdzie opinia publiczna zachodnia jest no, coraz bardziej znudzona tym konfliktem i moim zdaniem w perspektywie będzie coraz bardziej naciskać na Kijów, aby przyjął porozumienia mińskie. To jest scenariusz idealny dla Rosji. Realizacja literalnie porozumień mińskich, doprowadzenie w perspektywie do federalizacji Ukrainy, jest to cel strategiczny Federacji Rosyjskiej. Cel, no, jeżeli chodzi o same porozumienia mińskie, to cel operacyjny na najbliższy czas i moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne i do tego nie potrzeba żadnej pełnoskalowej inwazji. A więc, drodzy Państwo, zagadka rozwiązana. Wiemy już, jakie są przewidywania doktora Leszka Sykulskiego na najbliższą przyszłość. Panie doktorze, bardzo dziękuję za wzięcie udziału w tej rozmowie i przyjęcie zaproszenia do Historii Realnej. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Również dziękuję bardzo, a państwu dziękuję za obejrzenie tej rozmowy.